No tak, ja tu śmichy chichy, a obywatelce trzeba wlać trochę otuchy. O, gwiazdki świecą, spójrzcie tylko na niebo, jakie piękne. Nareszcie. A ja już myślałem, że nie potraficie się uśmiechać. Ot i jesteśmy w domciu. Ja tam nie pójdę. Ja nic złego nie zrobiłam, za co mnie pan tam prowadzi? Ojej, no nic wam się złego tu nie stanie. Musimy znaleźć jakiś nocleg, tak czy nie? Ale wy mnie nie zaaresztujecie. No przecież nie ma za co. Słowo honoru? No słowo honoru. Że mnie nie aresztujecie? Że was nie aresztujemy. Dziękuję. Proszę sobie tu na chwilę spocząć. Zaraz wracam. A ciebie gdzie nakryli? Na moście. Na moście? Bardzo drobiazgowy. Drobiazgowy? W zbrojowni 3 godziny siedział. 3 godziny? Zrobił piekielną awanturę. Awanturę? Białoń będzie miał dochodzenie. Kto? Bielecki, komisarz 7. O Boże. Przetrzymywali dziewczyny. Do Biela! Tak jest? Wyrzucić tą prostytutkę. Tak jest, panie komisarzu. Panie komisarzu, melduję, że z drugiej strony to ta prostytutka jest nam pożyteczna. Z której strony ona jest pożyteczna? Bo jak ją wyrzucimy, panie komisarzu, to areszt będzie pusty. A za pusty areszt też był raban w 7. Racja. Zostawić? Tak jest. Jezus Maria, że tak powiem. Panie komisarzu, melduję posłusznie, że doprowadziłem desperatkę. Do czego doprowadziliście desperatkę? Do prostytutki. Ale chwilowo, bo dłużej tam zostać nie może. To porządna dziewczyna. Jezus Maria, że tak powiem. Wy mnie doprowadzicie. Inspekcję mamy na karku. Major Piętka robi raba na 7 za przetrzymywanie dziewczyn. A ten mi tu destyturkę. Wyrzucić! Wam! Kogo, panie komisarzu? Obie. Tak jest? Poczekajcie chwileczkę. A co za resztę, panie komisarzu? Czekaj na moją decyzję. Tak jest. Właśnie, Dosiu, kochany, a co za resztę? No spokojna głowa, czysto, pusto. Właśnie, pusto. Największy komisariat w mieście i pusto. Krewa z nami. Dosiu, kochany, pomyśl coś. Ty masz taką głowę. Pożyczyć. Co pożyczyć? Dosiu, co ty gadasz? Bandziora. Skoczyć na 9, jest najbliżej. I wziąć od nich jakiegoś typa. Do rana im się odda. Nalepa! Dubiela! Moja decyzja! Pożyczyć przestępcę z 9. Brać auto i jazda!